Czym różni się flara pirotechniczna od rasy morskiej? Stojąc z boku, zapalić koniec systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość wynoszącą co najmniej 8 metrów. No i skoro musimy się oddalić na 8 metrów, to oczywiście tego produktu zgodnie z instrukcją nie możemy trzymać w dłoni, a jeżeli byśmy to uczynili, to producent nie ponosi odpowiedzialności. Zdejmij nakrętkę, przytrzymaj? Dobra, jakiś wysyła w ogóle błąd. Przytrzymaj sygnał za rękojeść ze strzałką skierowaną do góry. No i tu jak widzicie, możemy ją trzymać w dłoni za tą tutaj rękojeść, tak jak jest na rysunku. Energicznym ruchem wzdłuż osi produktu. Producent w instrukcji racy morskiej literalnie wskazuje na to, żeby odpalać ją trzymając dłoni. Zresztą nawet w tym celu jest specjalna rękojeść, bo produkt ten posiada atest do takiego użytku i jest to kluczowa różnica, ale nie jedyna. Kolejna to sposób odpalenia. Jak widzieliście, odpalany ląd versus pociągana zawleczka. I najważniejsze, czyli kompozycja pirotechniczna. Ta w racy morskiej emituje dużo więcej światła i jednocześnie mniej dymu, ale czy warto dołożyć do niej? To już zależy od tego, do czego dany wyrób chcesz wykorzystać. Aha, i pamiętajcie o ochronie osobistej. Okulary, rękawice ogniodporne to jest taki must have.